Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy, z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny odcinek. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do tego, abyście zasubskrybowali kanał, dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami, a dziś na tapet bierzemy sobie pozycję Invincible tom 12. Jest to komiks, za który odpowiada tak naprawdę, jeżeli choćby nawet możemy przeczytać na samym wstępie, duet Robert Kirkman i Corey Walker, ale oczywiście nazwiska Utley, Morales czy Fabian też nie są jakieś anonimowe i one też tworzyły tutaj, jeśli chodzi o całą serię Invincible. Samego pana Kirkmana raczej przedstawiać myślę, że nie trzeba. Jest to człowiek, który stworzył świetne Żywe Trupy, czy choćby nawet serię Outcast, która ukazuje się u wydawnictwa Mucha Comics. My oczywiście skupiamy się jednak tutaj na Egmoncie, który udostępnił mi ten komiks do recenzji, za co bardzo dziękuję. Komiks prezentuje się w sposób następujący. Tutaj mamy jego oczywiście grzbiet, a także tył okładki. Cena 99,99. Oczywiście on jest dostępny troszeczkę taniej, jeżeli wejdziecie na egmont.pl, tam na pewno zobaczycie tą pozycję. Kolejna ważna rzecz, jeśli chodzi o tą serię, jeżeli przypatrzymy się tutaj, no niestety są pewne ograniczenia, ale jednak zauważymy, że tak jak było to w poprzednich tomach, całość tworzy jeden wielki, piękny zresztą obrazek. Dlaczego jest to dla mnie seria wyjątkowa? Z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że jest po prostu dobra, a druga kwestia, że no niestety, ale tutaj poznajemy tak naprawdę koniec historii Marka Graysona, czyli głównego bohatera, który przywdział tutaj pseudonim Invincible, czyli jak to woli, niezwyciężony. No i właśnie ten komiks, ten tom zakończa całą tą serię, która u nas od 2018 roku już się zaczęła pojawiać i też, jak widzicie, troszeczkę musiało minąć, zanim te 12 tomów się pojawiło, a całość powstawało przez łącznie jakieś około 15 lat. Jest to 144 zeszyty, także nie wiem, czy w moim przypadku nie jest to największa seria, najdłuższa seria, jaką miałem okazję przeczytać, jeśli chodzi o jednego scenarzystę. Czyli mówimy cały czas tutaj o panu Kirkmanie. Na moim kanale niestety nie znajdziemy poprzednich tomów, bo po prostu wtedy jeszcze nie prowadziłem swojego kanału, kiedy czytałem te komiksy, ale mogę wam powiedzieć, że przeczytałem wszystkie 11 tomów, znam tą historię bardzo dobrze i móc zakończenie w końcu poznać. Z jednej strony się ucieszyłem, z drugiej pomyślałem sobie, kurczę, czy to już naprawdę koniec, czy już nie będzie więcej Invincible'a? No niestety nie będzie. Także dla mnie to było ciężkie rozstanie, bo historia jest naprawdę ciekawa. Mimo, że to jest takie super hero, może nie do którego zostaliśmy na co dzień przyzwyczajeni. Ten komiks ma jedną cechę i chyba mogę powiedzieć, że to jest jedna z niewielu serii, która właśnie tą cechą przoduje nad innymi, które do tej pory czytałem. Łatwość czytania. Niekiedy na swoich materiałach mówię, że coś czyta mi się bardzo szybko, co nie znaczy, że czyta mi się szybko, bo chcę się tego komiksu jak najszybciej pozbyć, tak? Poznać tą historię, mieć to z głowy. Nie. Tu właśnie jest łatwość dodatkowo dochodzi. Ten tekst płynie. Tutaj to, co zrobił Kirkman, to jest mistrzostwo świata. Czytając w ogóle nie zauważasz, że przewracasz kolejne strony i dzięki temu możesz czerpać niesamowitą przyjemność. Dopiero na samym końcu dowiadujesz się, że to już koniec, czy to już kolejny tom, który przeczytałem nawet nie wiem kiedy. Znowu tak było w przypadku Invincible'a, a tutaj na końcu dopadła mnie taka może nie nostalgia, zakręciła mi się łezka wokół, naprawdę. 12 tomów, no sami sobie zadajcie pytanie, czy kojarzycie jakąś taką naprawdę porządną serię, która właśnie taką objętość posiadała i przez tak długi czas była z nami. Ja osobiście takiej nie czytałem, żeby miała no 7, 8 tomów, 10-tomowy był Sandman, ale w przypadku właśnie Invincible'a 12 tomów to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tym bardziej, że mamy do czynienia z pozycją, która naprawdę posiada ogromną ilość stron tak naprawdę. To nie jest 100 czy 200 stron, to jest naprawdę z tych stron sporo. No i to tym bardziej daje nam do myślenia. Także moi kochani, tyle jeśli chodzi o sam wstęp. Ciężko jest mi opowiadać o tym komiksie, naprawdę, w tym pozytywnym sensie, bo jest to
rozstanie. Ja wam tutaj nie będę streszczał całej tej fabuły przez te 11 tomów, które miała miejsce, bo nie miałoby to sensu, a sam film trwałby może godzinę, półtorej, bo mógłbym dużo opowiadać o tej historii. Natomiast Mark Grayson jest synem kosmity, mówiąc wprost, pod pseudonimem Omni-Man oraz Ziemki, prawda? Jest to rasa Wultarianinów, którzy są po prostu narodem walczącym, który jest tylko od tego, żeby się naparzać i podbijać kolejne planety. No oczywiście tutaj historia toczy się zupełnie inaczej, jeżeli chodzi w przypadku ojca naszego głównego bohatera Marka Omni-Mana, gdyż on naprawdę zakochuje się w tej ziemniance i naprawdę przez długi, długi czas po prostu wiedzie spokojne życie obrońcy naszej planety. Dochodzi tutaj wielu bardzo takich barwnych bohaterów, jakby choćby Atom Eve, z którą wiąże się jedna z głównych historii takich, bym użył określenia pobocznych, jeśli chodzi o samą tą przodującą, prawda, historię związaną z naszym superbohaterem. Pojawia się Rex, pojawia się Immortal, wielu takich bohaterów, którzy, jeżeli byśmy chcieli, możemy doszukać się w nich podobieństw, choćby nawet Supermana czy Batmana. Przynajmniej w moim wypadku tak było. Pojawia się Kosmita Allen, bardzo charyzmatyczna postać, która no niestety na samym końcu jednak ma troszeczkę za uszami, jeśli chodzi o polityczne tutaj aspekty. Także mówię, można byłoby poruszyć wiele wątków związanych z tą historią. Młodzieńcze czasy Invencibla, czyli kiedy chodził do szkoły, jego miłości, jego rozterki, to kiedy też staje się właśnie tym Invenciblem, bo on oczywiście od razu się o tym nie dowiaduje, tylko dopiero po jakimś czasie tak naprawdę zdobywa te moce po swoim ojcu i zaczyna też bronić Ziemi pod przewodnictwem tajnych organizacji, też tutaj nawiązanie choćby nawet do grupy S.H.I.E.L.D., prawda, jeśli chodzi o uniwersum Marvela. Naprawdę jest tutaj wiele wątków, wiele smaczków. Jest podróż w kosmosie, zamieszkanie na innych planetach, pojawiają się kosmici, pojawia się jego przyrodni brat. Naprawdę jest tego ogrom, ogrom, ogrom. I mógłbym o tym mówić. Sami widzicie kolejne, dawać przykłady, ale na tym poprzestanę. Jeżeli jakimś cudem jeszcze nie przeczytaliście tej serii, to ja wam oczywiście szczerze ją polecam, bo to jest jedna z lepszych, jaka się pojawiła, myślę, na naszym polskim rynku. Jest bohaterska, jest rodzinna, jest tu wiele wątków, które na co dzień myślę, że też są poruszane w naszym życiu i wiele, wiele innych. Sam tom oczywiście jest taką laurką dla superhero tutaj, bo rysunki są wykonane w sposób rewelacyjny, ale przede wszystkim właśnie to zakończenie. Akcja tutaj zaczyna się w sposób taki dość smutny, związany ze śmiercią bliskiej osoby Invencibla. Będę starał się, mówię, troszeczkę to bardziej okrężną drogą wam przedstawiać, bo może ktoś, tak jak wspomniałem, jeszcze nie czytał tej serii i nie chciałby tutaj, aby za dużo spoilerów zostało poruszonych. Ale tak jak mówię, tak się właśnie zaczyna historia i dowiadujemy się właśnie, że względy na swój sposób polityczne miały wpływ na to. Invencible oczywiście nie wytrzymuje, dochodzi do ogromnej konfrontacji z jego z większych przyjaciół, jakich miał, no i wtedy dowiadujemy się właśnie całej o tym prawdy, która stopniowo jednak, ale stopniowo zostaje odkrywana właśnie przez tegożeż bohatera, czyli przyjaciela, za którego się uważał, jeśli chodzi o tutaj osobę Invencibla. No i oczywiście dochodzi do finałowego starcia z tym głównym złym, który ma za złe Omni-Manowi, że to on ma tą czystą taką, nazwijmy to określenia, czystą prawilną tą, tak, krew, która daje mu nad tą rasą władzę absolutną, można by użyć tego określenia. Oczywiście nie może tego znieść i w ramach zemsty, takiej zazdrości, zawiści, no nie odpuści, więc musi dojść do tego finałowego starcia i tutaj dochodzi do tego bardzo dużo innych ras, które decydują się wesprzeć tą finałową walkę, tą, która tak naprawdę raz na zawsze rozstrzygnie, kto tutaj zostanie zwycięzcą, a kto zostanie pokonanym. Do tego możemy też użyć tutaj też takiego określenia, że tak naprawdę tutaj dzieje się jedna wielka rozpierducha, ale w tym dobrym
słowa znaczeniu, gdyż, tak jak wspomniałem, te rysunki są piękne i to się ogląda bardzo dobrze. Nawet ta brutalność, która no niestety, ale tutaj rozlewa się po kadrach naszego komiksu, jest mimo wszystko taka lekko subtelna. Nie jest to komiks dla dzieci, ale mimo wszystko ja jakąś taką tą subtelność tutaj właśnie znalazłem i bawiłem się dalej przy tym świetnie. Niekiedy są to kadry właśnie podczas tych toczonych boi na ogromną, naprawdę ogromną skalę, gdzie nie ma w ogóle tekstu, ale my sami sobie czytamy to, podziwiając właśnie kunszt naszego tutaj twórcy rysunków. Więc mówię, świetna sprawa. Oczywiście finał kończy się w sposób taki, że to Invincible, czyli nasz Mark Grayson, zostaje przywódcą rasy Wultarianinów. No i tutaj mogę powiedzieć, że pominę pewne elementy fabularne, które doprowadzają do tego, że on zostaje właśnie tym następcą, aby wam za dużo nie spoilować. Historia oczywiście, żeby nie było, nie kończy się samym tym zajściem, ale dalej pokazuje nam dalsze losy właśnie, które na przestrzeni lat dzieją się już po tej całej finałowej walce, po tym, co tutaj mogliśmy zobaczyć. Jest to bardzo ładnie pokazane. Jest też ciekawostka związana z potomkiem naszego głównego bohatera, która też w sposób tutaj mimo wszystko logiczny, a osoba odpowiadająca za to poczęcie, mimo że kończy tutaj no niezbyt dobrze, użyję tak delikatnie tego określenia, odkupuje swoje winy i Mark w jakimś sensie może poczuwa się, że jednak wypadałoby wyciągnąć pomocną dłoń do swojego potomka, nie licząc tego, że już tego jednego posiadał, czyli córkę, właśnie z jedną z głównych tutaj bohaterek naszego tego całego uniwersum Invincible, które zostało stworzone przez pana Kirkmana. Także mówię, to wszystko później jest pięknie wyjaśnione. Na koniec mamy krótkie streszczenie całej tej historii, jak to się stało, że Omni-Man się znalazł na Ziemi, jak dochodziło do tych całych konfrontacji. No i oczywiście jak te dzieci dorastają i stają się następcami w pewnym sensie naszego głównego bohatera Marka oraz to, jak on osiągnął cel, który tutaj tak naprawdę był prośbą jego ojca, aby on właśnie zakończył to jego dzieło, które udaje mu się zakończyć. Jest to naprawdę wspaniała historia, która pokazuje, że jednak rewelacyjne tak naprawdę happy endy mogą mieć miejsce w komiksach. Moi kochani, cudowna pozycja, cudowna historia, naprawdę bez żadnego tutaj większego słodzenia. Po prostu jest to coś, co warto mieć w swojej kolekcji i przeczytać. Co do samego z wyglądu komiksu, tak? Jest to piękne, twarde wydanie w twardej oprawie, tak jak już tutaj widzimy. Same rysunki są ładne, po prostu ładne, tak jak widzimy. Tutaj myślę, że nie możemy się jakoś specjalnie przyczepić do tego stylu komiksu, bo jest on naprawdę w bardzo ładny sposób narysowany, z wielką łatwością, tak jak mówię, się czyta i jednocześnie ogląda tą historię i tutaj nie można mieć większych zarzutów. Wspaniałym elementem, choć powiem szczerze, troszeczkę trudnym bym powiedział do przebrnięcia, było jedno zajście, jeden zeszyt, jedna historia tutaj kontynuowana w całym tym wątku. Tu zaraz do niej wam dojdę, ale oczywiście w międzyczasie możecie podziwiać te piękne kadry oraz tą walkę, która tutaj właśnie ma miejsce. Jest no totalna rozpierducha, tak jak widzimy i no i mimo wszystko to jest rewelacyjne, naprawdę, to jest świetne. Tutaj bez dwóch zdań nie ma co o tym wspominać. I tutaj chciałem wam właśnie przytoczyć zeszyt 140, który jak widzimy dzieje się tak naprawdę w jednej palecie barw, takiej ciepłej, gorącej wręcz, gdyż tutaj sami widzimy, temperatura jest naprawdę bardzo wysoka. I ten zeszyt, no on tak jak spojrzycie, on mimo tutaj tych ostatnich jakichś tylko trzech stron, które nie są w tej palecie barw, mimo to jest świetny, naprawdę. Tutaj jest pokazana właśnie walka Marka Graysona z tym głównym złym, gdzie on uświadamia go i tłumaczy mu, jakie wartości tak naprawdę są ważne i w czym on popełnił błąd, że płodząc ogromną rasę tych swoich dzieci, aby móc pokonać Marka i jego ojca Omni-Mana,
podbić ziemię. Tutaj właśnie tłumaczy mu, że on zrobił z nich tylko tak naprawdę mięso armatnie i to jest złe, to jest złe. I to, co się liczy, ta wartość, ta miłość, rodzina, wsparcie i nawet jeżeli ktoś jest twoim wrogiem, to w chwilach kryzysowych jest w stanie ci pomóc. Tutaj jest to przedstawione. I to jest po prostu świetny zeszyt, pomimo że jest właśnie taki, użyjmy określenia, nietypowy, na swój sposób wyjątkowy. Oczywiście dalej też mamy kontynuowane losy po tej samej walce i oczywiście wątki fabularne, które są poruszane, widzimy. To wygląda naprawdę dalej bardzo dobrze. Wracamy już do tej prawidłowej, tej docelowej palety kolorów i barw, które się pojawiają, a sama historia toczy się dalej. No i tutaj koniec końców dochodzimy do tych wątków starszych, w sensie w latach, tak, kiedy już widzimy nowego Invincible'a, który już dorósł, oraz inne wątki fabularne związane z nim, córka, która dorasta i staje się kobietą tak naprawdę, jeżeli mówimy tutaj o Terę właśnie, córkę Marka Graysona. Więc tak to wszystko wygląda. Piękna historia. Ja już tam dalej może wam nie będę pokazywał ostatnich stron, żeby za wiele nie zdradzić, a mogę jeszcze ze swojej strony tylko powiedzieć, że oczywiście w każdym tomie jest świetna, że tak powiem, dodatkowa porcja szkicowników. Przede wszystkim istotne z ważnymi wpisami autorów, którzy się wypowiadają w sposób nawet wręcz czasami bym powiedział komiczny i żartobliwy i naprawdę wszystko to wygląda świetnie. Także tak to się prezentuje, moi kochani. Na końcu oczywiście mamy troszeczkę jakiś tam, nie zawsze, aczkolwiek właśnie takich przykładowych stron z pięknymi rysunkami oraz na końcu możemy poznać wszystkie okładki, jakie się pojawiły, jeżeli chodzi o Invincible. 12 tomów, tak jak wspomniałem. I na tym to wszystko tak naprawdę się zakończy. Wiem, że ten materiał jest może troszeczkę dłuższy niż z reguły te, które publikuję, ale po prostu uważam, że tak być musiało. Przy takiej historii, przy takiej ilości tomów nie mogłem odbok tego przejść inaczej niż właśnie w taki sposób. I pomimo tego, że nie zdradziłem wam za wiele, bo tego się tak naprawdę nie da. Chciałem uniknąć jak najbardziej spoilerów, a wam tylko dać swoją rekomendację jednej z ciekawszych historii, jakie można było poznać na naszym rynku. Także Mark Grayson Invincible szczerze wam polecam oczywiście, jeżeli w jakikolwiek sposób was zainteresowałem tym komiksem też, to w opisie na dole w linku znajdziecie stronę księgarni, tak, Egmontu, gdzie będziecie mogli ewentualnie wejść i sobie nabyć ten komiks oraz inne, które są w ich ofercie. Także wam bardzo dziękuję za ten film, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję. Napiszcie jakiś komentarz, polubcie, udostępnijcie. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jestem ciekaw waszej opinii, czy też przebrnęliście, tak jak ja, przez 12 tomów Invincible'a. No i oczywiście zaglądajcie na stronę lubiukomiksy.pl. Fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.